Ilu Ukraińców zastanawia się, dlaczego, będąc państwem europejskim, nie są częścią wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. W 2013 roku, kiedy Janukowycz, ówczesny prezydent, wbrew woli narodu nie zgodził się na wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, pokolenie młodych Ukraińców urodzonych w wolnej Ukrainie zaprotestowało. Ukraińcy czują się Europejczykami, ale nie są w tej rodzinie pełnoprawnymi członkami. Ukraina przeżywa obecnie niewyobrażalną tragedię narodową. Za tę tragedię odpowiada Rosja. Rosja pokazała swoje zbrodnicze oblicze. Wojska rosyjskie, które nie potrafią pokonać kozackiego ducha Ukraińców, popełniają na Ukraińcach zbrodnie niezgodne z prawem międzynarodowym.